jak to się zakończy, jak to się zacznie, jak, co się wydarzy w tej walce, a walka i tak toczy się swoim torem, zupełnie innym często niż ty planowałeś, czy niż ty sobie wizualizowałeś. Llevo casi 3 años sin una pelea, después de tantas lesiones. Zawsze każdy, kto przyjeżdżał w Cedratka sparingi, to liczył się z ciężkim wpierdolem. Mówię, wejdę sobie, zobaczę, ciekawe jak ze mną jadą, nie? I zdziwiłem się, bo kurna, żadnego hejtu, wiesz, wszyscy pozytywne jakieś tam reakcje, że super, że fajnie, że taka walka, że fajnie, że wracam do MMA. Mój cel taki daleko, daleko idący to jest UFC. Dzień dobry widzowie, 8 rano, a my się zbieramy do Uni Fight Club, a tam czeka na nas już Radek Paczuski, z którym spędzimy cały dzień. Zapraszam. No dla mnie to jest przekozak. Ja jego miejsce już jest w UFC. O, właśnie idzie, kurwa. No, dobra, proszę, cicho. Nie, Radek, to całkiem w porządku, chłopak. Jest to nieprawda, nie? To nieprawda, to nieprawda, co Radku mówią, całkiem w porządku. Siemanko, cześć. Dla mnie, jak od tej strony nie znałem. Mówię, kurde, punktualny gość musi być. To już mógłbym wyjaśniłem, że nie. Różnie. Że studenckie 15 minut zdarza się spóźnić, ale generalnie do 15 minut. Także czasami do godziny, dobra. Wszystko w normie. Ale słuchajcie, ja jestem z tych, co może się spóźnią na trening, ale zostanę jeszcze dłużej. A co powiedziałem? Przed chwilą to powiedziałem. No. Przez TKO ten pojedynek wygrywa Radosław Paczuski! Radek Paczuski z byłym mistrzem Glory, no w ogóle niesamowite zestawienie. Jak wszyscy wiecie, w życiu sportowca bardzo ważne jest zdrowe odżywianie. W moim przypadku WIG codzienny rozwiązuje ten problem. Nie miałbym czasu przygotowywać sobie takich zdrowych i smacznych posiłków sam, więc w ten sposób rozwiązałem ten problem i codziennie w taki sposób się odżywiam. Oszczędzam czas i mam więcej czasu na regenerację między treningami, także jest to dla mnie super rozwiązanie. Odnośnie przygotowań Radka, to jest to jeden z takich najbardziej dynamicznych zawodników, z którymi pracowałem. Jest to osoba, która bardzo szybko się rozwija, jest bardzo ambitny, to też trzeba przyznać, bo na macie jest cały czas i on z tej maty praktycznie by nie schodził. Trzeba czasami go wyganiać, żeby po prostu odpoczął, tak jak dzisiaj już daje mu luz. Jeżeli chodzi o jego przygotowania, to uważam, że wszystko poszło zgodnie z planem. To były zupełnie inne przygotowania niż do tej pory. Radek zaufał też w te przygotowania pod moim okiem i jakby też to też spowodowało, że teraz rozumiemy się zupełnie inaczej. Do poprzedniej walki na ASA troszeczkę i czy też w K1 trochę to różnie było. Też Radek robił czasami różny swój plan, a teraz szliśmy jednym planem i też to spowodowało, że jesteśmy na tym etapie, jakim jesteśmy. Jest bardzo duży progres, bardzo duży rozwój, fajnie z różnymi sparring partnerami. Był w Gdyni, tak, był tutaj u nas w klubie, też byli sparring partnerzy i naprawdę to super, super wyglądało. Mam nadzieję, że teraz będziemy potrafić to przełożyć na walkę. Mam cały czas kontakt z hiszpańskim, bo tak, mam koleżankę z Kuby, mam koleżankę z Argentyny, mam właśnie kumpla z Peru, Franka, kolegę jeszcze Argentyńczyka, także jest tych Latynosów. Kilku, oni też przychodzą często tutaj do nas do klubu trenować, a jeszcze jeden kubańczyk.
Dlatego, że też się czują swobodniej i lepiej, mogą ze mną pogadać po hiszpańsku, więc często ja im prowadzę trening. Bariera językowa. Dokładnie. To jest coś, co przełamuje wszystko. Jak znasz język, to w ogóle jesteś inaczej odbierany. Dokładnie, więc myślę, że oni swobodnie. Tak z tego, co mi mówią, przynajmniej, że ciężko jest im znaleźć na przykład trenera, który gada po hiszpańsku i żeby im poprowadził fajny trening fighterski. Mhm. Więc jakby do mnie przychodzą często z takiej uwagi, już jakby tam też chyba mi się wydaje, że oni się między sobą komunikują i mówią, że tutaj jest taka osoba, która zna język hiszpański dobrze, gdzie mogą przyjść, potrenować, czuć się swobodnie na sali i przy okazji zrobić bardzo dobry trening. Tu también, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Frank. Ah, Franco. Sí. Sí, encantado. Me da gusto mucho que empieces a pelear, ¿no? Que ya se acerca muy pronto tu pelea sí. Y... Después de tiempo, amigo, ya llevo casi 3 años sin una pelea. Después de tantas lesiones, ya no veo la hora de pelear. Por fin. ¿Y cómo van tus preparaciones? Porque he visto en tus stories que estás muy bien, en serio, de verdad. Me sorprende. Él me sorprende día a día porque supera cada vez un obstáculo tras otro. Entrenamos duro como siempre, pero creo que más, un poquito más sabio. No quiero hacer demasiado muchos entrenamientos, ¿sabes? Porque también es importante mantenerme saludable. No quiero lesionarme, no quiero tener ninguna lesión. Quiero entrenar duro, prepararme, pero kolega pyta, para este combate. Jak tam Radek, jak przygotowania do walki? Radek mówi, że 3 lata nie trenował w MMA i że się nie może doczekać walki. No i jak przebiegają przygotowania? Ciężko. Ciężko, no właśnie tak jak mu wspominałem, trenuję ciężko, ale troszeczkę mądrzej niż do tej pory, bo wcześniej bywało tak, że treningów było za dużo, obciążenie treningowe troszeczkę było za mocne i skutkowało to niekiedy kontuzjami, a teraz trenujemy naprawdę mądrze, także na 28 celujemy z formą i wierzę, że będzie forma szczytowa i uda się znokautować przeciwnika. Ta ręka była złamana, operowana 2-krotnie, złamana 3-krotnie. A, okej. Okay. Bo raz była bez przemieszczenia. Jest czyli dwa... zaliczamy do 2, bo 2 razy operowane. Tak, 2 razy czyli operowane. 4. Mamy druga kontuzja, to była jak walczyłem o pas mistrza Fenu ze Stasiem Zanieńskim i złamana szczęka w 2 miejscach. A, to jeszcze. Złamana szczęka w 2 miejscach. No to była taka walka, ja nie pamiętam, czy ja dostałem wtedy uderzenie głową, czy to było po ciosie. Dokładnie nie pamiętam, tylko, ale na pewno... Tylko to mi było... chodzi o okres, Radek, tych 3 lat, których nie mogłeś startować nie, to było jeszcze wcześniej, dobra. To teraz to było to, właśnie ta ręka, złamana kości twarzy, zerwane więzadło i złamana ręka jeszcze raz. Tak, to tam... Pojawiła się myśl w głowie u ciebie, jak była ta seria kontuzji, mówisz, kurwa, już no... No nie mogę sobie pozwolić na więcej, bo kariera sportowca, ostatni dzwonek. No tak, wiesz co, tak naprawdę już po tej ostatniej kontuzji zmieniłem tryb przygotowań. Przestałem sparować tak mocno, przestałem uderzać tak mocno na treningach. Staram się drillować, staram się przerabiać te sparingi, ale w sposób taki, że nie robię krzywdy ani mojemu sparing partnerowi, ani sobie. Przerabiamy odpowiednią ilość run, tak czy siak, więc jakby te wszystkie drille, no to można przećwiczyć, nie trzeba uderzać na 100%. No Radek jest najmocniejszym zawodnikiem, jakiego można sobie wyobrazić naprawdę. Nawet nie wiem, kiedy on się stał takim dobrym zawodnikiem, bo odkąd ja go znam, a znam go od początku naszej przygody z sportami walki, może nie od początku, ale poznałem go prawie 10 lat temu, to już wtedy wszystkich lał na sparingach i wygrywał wszystkie turnieje, także Radek od zawsze jest, to jest taka ścisła, światowa czołówka. Może w kickboxingu taka nieudowodniona nigdy jakoś specjalnie, ale no zawsze każdy, kto przyjeżdżał wtedy Radka na sparingi, to liczył się z ciężkim wpierdolem. I myślę, że w MMA Radek to będzie no, mistrz UFC. Bardzo szybko się zaadaptował, zmienił troszkę styl. Zresztą Radek miał zawsze taki styl stójkowy, bardziej zbliżony do MMA, bardzo fajnie się ruszał, był zawsze taki... Nie był taki statyczny, sztywny jak większość kickboxerów. Czyli nie taka holenderska szkoła, tak, nie. To się rusza, zmienia. Radek zawsze, ja zawsze to powtarzałem, że jeszcze zanim Radek w ogóle pomyślał o tym, żeby startować w MMA, że on ma dobrą wtórkę pod MMA. I on się bardzo szybko zaadaptował, nauczył się w naprawdę bardzo krótkim czasie zapasów na takim poziomie, żeby spokojnie takie walki jak jego najbliższa walka wygrywać bez problemu. Także on się zaadaptował. Jest to ciężkie ogólnie dla mnie, ja raczej myślę, że prezentowałem tą drugą szkołę kickboxingu. Troszkę się muszę przestawić z moją stójką. Myślę, że no słuchaj, jestem sportowcem, jestem od dziecka i myślę, że łatwo będzie mi nauczyć się szybko tych podstaw i przenieść moje umiejętności strajkerskie do tego MMA na pewno.
na pewno będę w stanie zaskoczyć przeciwników szybkością, gdzieś siłą tych ciosów, kombinacjami, no ale tutaj mówimy w kontekście Radka, także Radek się zaadaptował w tydzień. Radek sobie nie da tak skróci dystansu. W ogóle no, ja nie myślę, że ta walka wyjdzie za pierwszą rundę. Ranek tylko zleje w stójce. Nawet nie będzie musiał korzystać ze swoich umiejętności parterowo-zapaśniczych, której na pewno ma na o wiele wyższym poziomie. Bijesz się w kategorii średniej 84 kg, a jak patrzę na ciebie, to mówię, no, pomijając to, co deklarowałeś, to jest twój lifestyle, czyli ty cały rok trzymasz formę, to ty za dużo kilogramów nie zbijasz, bo na moje oko to ile? 4? 4-5 kilo. Ja zbijam 4-5 kilo, to praktycznie żadne zbijanie. Wiem, że wielu zawodników, mając taką wagę na co dzień jak ja, zbijają i walczą w wadze 7-7, a nawet niektórzy chyba 7-0, ale to już tacy bardziej hardkorowi. A w moim przypadku jest tak, że ja czuję się świetnie w tej wadze, czuję, że moje warunki fizyczne pozwalają mi śmiało na rywalizowanie w wadze 8-4 i czuję się tam dobrze, komfortowo. A nie czuję sensu po prostu zbijania do 7-7, raczej byłbym bez siły. No a te 4-5 kilo to dla mnie jest tak naprawdę 1-2 dni przypilnowania się z pomocą dietetyka i wtedy wszystko pula. To, co na pewno wam może pobudzić wyobraźnię, to nawet nie tyle, że zawodnicy biją do 77 w tych kategoriach, ale inaczej, w twojej kategorii na przykład legenda Michał Materla, który na roztrenowaniu spokojnie waży ponad 100 kg, no to jest jednak coś, co uświadamia, że ci zawodnicy, jasne, jest Mamet też, jeżeli mówimy o tych legendach, Mamet na co dzień tam z 94-5 kg, no ale to wciąż więcej jeszcze. No tak, no teraz też jestem jakby niedawno po obozie w Tajlandii i rozmawiałem też z Kamzatem Chimaevem, on waży na co dzień 93 około, no, a proszę, też walczył przecież 77, tak? Więc to jest też taka ciekawa informacja, nie? Że... Nie, bo po prostu zastanawiam się, bo wiesz, jeszcze okej, w półamatorskich, półzawodowych czy semi-pro jakby, tak, to się na to nie zwraca uwagi, no ale jednak ty masz trzy zawodowe walki na swoim koncie, no i idąc w tym kierunku, no to ta siła, gdzie się pojawią zapasy, gdzie jednak odgrywa kluczową rolę. W kickboxingu możesz być, nie czuć tej siły aż tak, bo po prostu tam jest płuco. A tu złapanie, przytrzymanie, klamra, kurczę, nie wiem. Waga ma znaczenie. No tak, parter, jak jesteś z dołu, to tragedia, nie? Na pewno waga ma znaczenie, ale też wiem, że technika ma przede wszystkim znaczenie, bo też na początku zupełnie inaczej, nawet wychodziłem z tych treningów strasznie zmęczony, cały czas zakwaszony czułem się po każdym treningu zapasów i parteru. No i mimo tego, że starałem się regenerować, to ciężko mi to przychodziło. A teraz jakby czuję, że moje mięśnie już się przestawiły na tą pracę i zupełnie inaczej działają. Ja też wiem, kiedy się... Wiadomo, że jeszcze wiele nauki przede mną, bo to jest tak naprawdę ta wiedza, jeżeli chodzi o sport MMA, to jest bardzo szeroka i trzeba każdego dnia się polepszać. Natomiast jest już naprawdę kilka klas lepiej niż było wcześniej i też czuję, że wiem już coraz bardziej, kiedy mam się spiąć, kiedy mam się rozluźnić, bo też to, co najbardziej męczy zawodników, myślę, że jest to cały czas ciągłe spięcie, że po prostu nie wiesz, kiedy możesz odpocząć, w jakim momencie i nie da się tak walczyć po prostu. Nie, bo nie dotyka się mięśni. Dokładnie. A przygotowania, jeszcze ostatnie pytanie tutaj i lecimy dalej. Wiem, że odwiedziłeś Mighty Bulls Gdynia, ale z kim na co dzień sparujesz? Bo wiem, że oczywiście jest trener Przemek Krzyżka, no ale ktoś musi odzwierciedlać twojego przeciwnika tutaj. No tak, no sparowaliśmy w tych przygotowaniach, byłem, jakby sparowałem dużo z Bartkiem Leśko też w Mighty Bulls Gdynia. Na co dzień robię tutaj z chłopakami z klubu. Tak naprawdę jeśli chodzi o zadaniówki, taką luźną pracę, no to jest naprawdę około 7-8 nas tutaj trenujących. Jest Karol Wessling, jest Sosna, jest Kasper. Karol, który miał w tamten weekend walkę. Tak, dokładnie. On ostatnio ma dwie walki wygrał. No to są zawodnicy, którzy też aktywnie cały czas wchodzą w ten świat MMA i coraz więcej... Którego, przepraszam, możecie znać z programu Tylko Jeden. Dokładnie. Też to są chłopaki ambitni bardzo, którzy zwiększają cały czas swój poziom i wspólnie sobie razem trenujemy. A jeżeli chodzi o sparingi, no to
no to zawsze też ja uważam, że mimo wszystko fajnie jest pojechać do innego klubu, zrobić ze świeżymi zawodnikami, których nie do końca znasz styl. Bo nie wiesz, na to tak, się przygotować. Dokładnie, bo to jest to samo co w walce, bo w walce wychodzisz i niekiedy jest tak, że jest pierwsza runda i okazuje się, że styl, nawet mimo, że oglądałeś jego walki, okazuje się zupełnie co innego i musisz się zareagować do stylu walki przeciwnika. I jak tego nie zrobisz, niektórzy mają taką umiejętność, że szybko się adaptują, a inni są tacy, że się nie zaadaptują i po prostu źle się kończy wtedy taka walka. Marcin Dubiel nigdy się nie zaadaptuje na przykład, wiesz? A Marcin to, do Marcina muszą się adaptować, to jest po prostu to jest zawodnik, który wyznacza style walki. Zrobiłeś się kardio? Tak. Czy wy potrzebujecie... Tak, chciałbym, czego? Żebyś opowiedział o Radku coś. Ale nie bijemy się ani nic, mogę się przebierać? Nie, a wiesz, że był taki plan, wiesz o tym? Plan. Słuchaj, ja mogę zrobić Mateusza, ale jak zna Radka, to ja się muszę wtedy z Mateuszem Swidlowers we dwóch musimy się na niego bić. Z Radkiem? To myślę, że po walce zrobimy takie, po twoje i po jego, a dobra? I po Mateusza w sumie. Bo nie chcę ich uszkodzić przed zawodami. Darujemy, biedny jeszcze nie wie. Darujemy ci, Marcin. Chłopie, powiem ci tak. Przepraszam, Tybulskiego zacznij. Ile ma trener wzrostu? Ile ja mam wzrostu? 1,90 m, 1,89 m. No właśnie. A chciałbym powiedzieć, że ja przygotuję się do 2-metrowego przeciwnika, więc takie knypki. Ja wiesz, ja już rok temu was taki. Mamy to nagrane? Dobrze, cieszę się. Marcin, dziękuję bardzo, fajnie było cię poznać, kurde, zajdź. Druga część z naszego sparingu. Ale docenia, wiara w siebie to jest, słuchajcie, podstawa. Marcinowi tak, nie brakuje. Powiem wam szczerze, że pewność siebie, ja miałem największy problem z pewnością siebie miałem przed pierwszą walką, nie? Wtedy miałem najwięcej wątpliwości, bo nie wiem, jak to, z czym to się je, jak to będzie wyglądało. I przegrałem, wydaje mi się, że nie tak bardzo mentalnie, ale że gdzieś tam rzeczywiście mentalnie byłem słaby. Od tamtego czasu jestem zawsze pewny siebie i same nawet jak nie ma techniki, to i tak są wygrane. Słuchajcie, Marcin na Sherdogu 2-1. Tak. Dodatni rekord na Tapologii. I ważne jest jeszcze, chronologia jest ważna, bo pierwsza przegrana, a dwie wygrane. 216 miejsce w rankingu w MMA. Tak. Które masz? 216. Poszukaj mi tam Radka, proszę, poszukaj tam Radka. Właśnie, ale to hit, pamiętacie jak Marta Linkiewicz kiedyś była, nawet nie wiem jak, no teraz to jeszcze wyżej musi być. Jeszcze wyżej. No. Ona to w ogóle, słuchaj, ale nie chcę przekręcić, ale wiesz, topowe zawodniczki z UFC były dużo niżej notowane. No cóż, no wiesz. Nie przeszkadzam, jak coś to tam jest. Dobra. No i tak, właśnie te światy się przeplatają, widzisz. Tak jest. Ale można z nich uszyć coś dobrego. Przepraszam, ale jeszcze się wtrącę, powiem jeszcze jedną rzecz, tak. Bo ja tutaj atencyjny jestem, lubię ten. Powiem wam tak, to za co jestem, ja już ostatnio to Radkowi mówiłem, to za co jestem bardzo wdzięczny, jakby to co mi dały friki i możliwość brania udziału w tych galach, to chociażby to, że ja w życiu nie miałbym okazji, żeby się zaprzyjaźnić z takim Radkiem, a jest zajebistym gościem. W sumie, jakby jakie środowisko, jakby co by się musiało stać, żeby nasze środowiska się złączyły, wiesz o co chodzi? Moje środowisko... Znaczy wiesz co by się musiało stać? Musiałbyś wkurwić kogoś i dostać liścia po prostu, a tak chyba... Pod klubem. To jest jedyne co by można. Ale wydaje mi się, że byśmy się wtedy nie zaprzyjaźnili, więc byłoby ciężko. To prawda. Tak, no złego początki. To prawda, no i to jest akurat też ciekawe właśnie co Marcin powiedział, że wiele osób tutaj przychodzi do nas, chociażby właśnie tak jak Marcin. Ciekawe postacie poznajemy dzięki temu, że prowadzimy frików. Robert Karaś na przykład, to też taka badania. Aj, ale to sportowiec z krwi i kości totalny. Tak, no ale właśnie... Bo to jest leser, to jest leser. No tak, ale nie wiadomo, czy by do nas trafił, gdyby nie Fame MMA i zawody frikowe, tak? A tak to dzięki temu, że do nas trafił, to też... Ja to nawet, Kubańczyk, który trenuje, tak, Aniela, tak. Tyburscy. Jednak ten świat tutaj też wam dał boosta. Mówię, bo ja wiem, siedzę w tym środowisku 10 lat. To też wiem, jak to wyglądało do tej pory. Nie? Uważam, że jest bardzo dobrym człowiekiem. Jest przede wszystkim bardzo łagodnym, jest bardzo przyjaznym. Wiem, że można zawsze na niego liczyć. Jest zabójcą. Jest zabójcą, chyba że trafia przed sobą na płaszczkę, rekina lub owady. Ewentualnie też Marcina Dubiela za kierownicą, wtedy się boi i to bardzo. Jeżeli chodzi o Unik Fight Club, to oczywiście klub został otwarty w 2015 roku, ale sam Paczuski Team, czyli ta grupa kibiców wspierająca Radka, można powiedzieć, że zaczęła się rok wcześniej, tak naprawdę przed otwarciem klubu.
od walki z Arturem Kiszenko, tak? To był nasz pierwszy taki klubowy wyjazd. Klubowy, bardziej taki wyjazd, można powiedzieć, znajomych, no ale tych znajomych pojechało powiedzmy tam ze 150 osób, dwa autokary, pokaźna grupa, głośna, wtedy troszeczkę inaczej wyglądało, nie wszystkie te osoby, które jeździły na galę, prowadziły zdrowy tryb życia, było więcej zabawy, więcej imprezowania, ogólnie jakby taka atmosfera sportowego święta. Pamiętam na pierwszym wyjeździe, no było jakby w ogóle z nami dużo osób takich ze świata sportu walki, tak? Był, pamiętam, Grzesiek Sobieszek, byli jakby różni reprezentanci w tej chwili, czy trenerzy z warszawskich klubów, no bo to było duże wydarzenie, tak? Walka wieczoru w Gdańsku, walka z legendą, Radek miał wtedy, z tego co pamiętam, chyba 21 lat. Dwie walki czy trzy zawodowe na koncie. Super sprawa, tak naprawdę ta walka mu otworzyła, można powiedzieć, drogę do dużych walk, bo już każdy wiedział, o, to jest ten Radek, który walczył z Arturem Kiszenko i który w jakiś sposób tam mu się postawił. Wiadomo, ostatecznie tą walkę przegrał, przed czasem, ale to była dobra walka, tak? Pierwszą rundę wygrał i tak naprawdę postawił jakieś tam warunki Arturowi. Jeżeli chodzi o Warszawę, nasz rekord to jest ACA, właśnie pierwsza gala na Torwarze i tam było sprzedane 1000 biletów. No właśnie. Ale to była Warszawa. Jeżeli byś zrobił teraz galę w Warszawie, to myślę, że i to by było KSW, myślę, że jesteśmy w stanie 1000 biletów sprzedać. Ale to jest wyjazd. Łódź, tak, gala jest w Atlas Arena. Dokładnie, gala jest w Atlas Arenie w Łodzi. I jeżeli chodzi o wyjazdy, tak, były wyjazdy do Gdańska, do Płocka, do Łodzi, do Włocławka, no to jest rekord. No trzeba się, wiesz, zorganizować. Dokładnie. To całe szczęście, że to jest Łódź, mówię całe szczęście dla kibiców, że nie muszą jechać 300 km, tylko 100. 150. Dokładnie, jest to teoretycznie niedaleko, ale jednak to są jakieś sprawy logistyczne, tak? Że tutaj jeszcze tyle osób z nami nie jechało, tak? Już w tej chwili mamy zarezerwowane dwa autokary. Nie wiem, może uda się wypełnić trzeci, chociaż pozostało 18 dni, więc podchodzimy do tego na spokojnie. Natomiast na pewno będzie głośno, na pewno będzie nas słychać. Wszyscy będą w takich samych koszulkach z wizerunkiem Radka. No i myślę, że to będzie wspaniałe widowisko, tak? Bo sama karta walk jest rewelacyjna i dla takiego kibica sportowego, i dla przysłowiowego Janusza MMA. Więc no nic tylko jechać, tak? Także ja zachęcam wszystkich do udziału w tym. Zachęcam do kibicowania w sektorach Unik Fight Club, Paczuski Team, bo na pewno będzie ogień, także zapraszam. Guli powiedział, że są takie portale, gdzie wpisujesz tablicę rejestracyjną i ludzie wystawiają opinię, że można zrobić komuś gnój. No i tak sobie myślę, no Radkowi to raczej gnoju by nikt się nie odważył, po pierwsze, a po drugie nie chciał robić. Bo tak sobie patrzę nawet na kibiców, jakie ty masz wsparcie, jak bardzo cię lubią ludzie. No tak, tak, to jest prawda, ale akurat z tym hejtem to czasami aż się dziwię, bo są takie portale jak na przykład chociażby na Facebooku MMA.pl, gdzie wrzucają jakiekolwiek informacje o zawodnikach. Ja tam po prostu czytam zawsze fala hejtu, nie? Jakby tak mi się wydaje, że hejterzy tylko czekają na jakikolwiek post i od razu jadą z kimś. I słuchaj, ostatnio aż tak z ciekawości mówię, wejdę sobie, zobaczę, ciekawe jak ze mną jadą, nie? I zdziwiłem się, bo kurna, żadnego hejtu, wiesz, wszyscy pozytywne jakieś tam reakcje, że super, że fajnie, że taka walka, że fajnie, że wracam do MMA. Szczerze, aż się pozytywnie zaskoczyłem, chociaż spodziewałem się tego, że tak jak każdy, bo tam większość tych postów na 9 na 10 albo nawet 99 na 100, to jest po prostu jazda z każdym, kto tam... Wylewanie. Tak, wylewanie, jazda. Dokładnie. Wiadomo, że to są często osoby, które same po prostu nudzą się w domu, nie mają co robić i po prostu dlatego takie wylewają swoje żale i złości na jakichś tam zawodników, ale tutaj byłem pozytywnie zaskoczony, bo nie było tego hejtu. Radziu, przyznaj się, że robisz to pierwszy raz. Zgadza się, słuchaj, nie często, nie, przeważnie, o, tam jest automatyczna myjnia, wjeżdżasz, 5 minut, samochód jest umyty. Dzisiaj niestety, ty wtedy kawka w międzyczasie. Tak, ja kaweczka czekam, dzisiaj niestety jest nieczynna, więc dlatego Michał, to co widzisz, nie, się dzieje. To dawaj, ja zrobię, ja lubię.
jedziemy samochodem i Guli mówi tak, zgadnij jakiego ma psa. A ja mówię, on mówi, obstawiam Labradora. A ja mówię, nie. A ja obstawiam, dokładnie to widziałem, Chihuahuę. Typowo fajterskie psy, zaraz zobaczycie, już je słychać pomału. To tam się pokazuje. Typowo wojownicy psy. Pies zaczepno obronny. Zaczepia, a później trzeba go obronić. No, proszę bardzo, kto miał rację? Kto miał rację? Cześć. To jest mama. Tak, to jest mama, to jest synek. Aha. A, już tylko, że, a to w ogóle też połączenie kolejne z Paweł Tyburski miał psa, właśnie pomeraniana. No tak. I słuchaj, kiedyś przyjechał w odwiedziny, mówi, słuchaj, zostawię ci tam na 2 dni psa. I to jest właśnie ta historia, jak powstał Bobby, nie? Zostawił dwa... Bujna noc była. Tak, dokładnie. Akurat ja jeszcze nie wiedziałem, bo to była pierwsza w ogóle ucieczka córci, więc się nie spodziewałem czegoś takiego i nagle... Tyburski, ty się tak. Naucz także, kultury. Także jaki, ale z drugiej jaki strony dobrze, bo z drugiej strony... taki pies, także... No ale super to wyszło, bo tak naprawdę były 4 pieski. Domy już mieliśmy znalezione. Domy były znalezione jeszcze zanim się urodziły. No i tak też zostawiliśmy sobie jednego Bobiego i jest elegancko, bo tak naprawdę razem sobie spędzają czas i nigdy im się nie nudzi, razem się bawią, więc tak naprawdę myślę, że 2 psy to jest lepsza opcja niż 1 pies. Już mnie nie chce zabić, zobacz, już mnie chyba polubi. Nie, już chyba tak, chyba zyskał zaufanie. Nowe rękawice. Tak, bardzo fajne, tutaj Michał właśnie przymierza, idealnie pasują jak ulał. To jest podwójna garda za tym dobrze, teraz jakby się nie przebijesz przez to. Skorpion, to jest teraz skorpion, nie wiem czy oglądaliście. Powiem szczerze nawet, że jak łokieć poleci... To też chroni, nie? Tak. Chroni, tylko nie wiem czy ciebie czy przeciwko. No właśnie o to chodzi. Pytanie. Powiedz, jak ale z tym sprzętem, bo kurczę, on wygląda solidnie. Tak, to jest sprzęt generalnie produkowany w Tajlandii, prosto z Tajlandii do nas sprzęt przyjeżdża, produkowane są te rzeczy w fabryce Top Kinga. Czyli topowa marka. Tak, topowa marka. Jest to pierwsza kolaboracja pomiędzy jakąkolwiek inną firmą a tajską marką Top King. Jakby ja z bratem moim Kamilem przez wiele lat używaliśmy cały czas ochraniacze, rękawice, kaski, wszystko Top Kinga, dlatego że nam się to po prostu, no, dla nas była najlepsza jakość, jaka była dostępna na rynku. I po kilku latach stwierdziliśmy, że chcieliśmy mieć też swoją markę, ale żeby to była jakość taka jak Top Kinga. Więc weszliśmy w kolaborację z nimi, było trochę komunikacji, najpierw wiadomo mailowej, później na spotkania, do Tajlandii trzeba było polecieć. No i w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że oni produkują dla nas sprzęt. Jest to najwyższa jakość, nasz totalnie design, wszystko zrobione przez naszych ludzi. I widać jaki jest minimalizm, to cechuje na pewno i to mi się podoba. Nie ma tu nie wiadomo czego nabalonego, jest wiesz, prostota. A to jest piękne. If you can read this, you are too close. Dokładnie. To jest takie różne ciekawe hasła wrzucamy na te rzeczy. Mamy celownik, co nas charakteryzuje. Mamy rękawice również celownikiem. Zaraz pokażę. Mamy różne kolory. Generalnie o, w ten sposób, ten sam napis. Już teraz w tej chwili też robimy rzeczy personalizowane, gdzie jest napis złoty. R. Płaczuski, tak jak tutaj, klub Unique Fight Club. Mhm. Powinno być widać. A i to już jest fabrycznie tak, robione. To personalizacja następuje już u nas. U was. Ale to każdy może sobie zamówić już i dostać właśnie ze swoim nazwiskiem, z ksywką i nazwą klubu. Często się spotykamy z takimi komentarzami ludzi, którzy właśnie nie trenują sportu walki, ale widzą te rękawice i mówią, kurna, takie fajne rękawice, takie fajne ochraniacze, chyba muszę zacząć trenować sporty walki. Więc na tyle, tak im się to podoba, że zaczynają sami trenować sporty walki, więc nas to cieszy, że możemy zachęcić nawet takie osoby, które nie trenowały, do trenowania, a też jednocześnie osoby, które trenują i mają doświadczenie, chociaż Basia Jędrzejczyk trenuje właśnie w tym sprzęcie. I to jest właśnie ciekawe. Widziałem, że zrobiła ostatnio Asia też, nie wiem, to od niedawna współpracujecie z Asią? Wiesz co, Asia używa naszego sprzętu kilka miesięcy,
kilka miesięcy i jest bardzo zadowolona. Używa jakby też rękawice do MMA, widziałem, że cały czas piszczele, rękawice bokserskie również i mówi, że są bardzo fajne, bardzo wygodne i też nawet mówi sama, że ludzie z ATT pytają, z American Top Team, o te rękawice, też mieliśmy takie wiadomości. No słyszałem, że ktoś, ta nie tylko z UFC, z Bellatora. Tak, z Bellatora też zawodnicy pisali właśnie w sprawie sprzętu, no bo widzieli go, jak Asia też jakby jest automatycznie super takim potwierdzeniem, tak, skoro była mistrzyni UFC. Jakości, dokładnie. I ona mówi, że to jest super, no to też to o czymś świadczy. No tutaj taka pamiątka, którą dostałem od legendy mistrza świata Marka Piotrowskiego. Zawsze gdziekolwiek się wyprowadzam, to zawsze ten plakat, który od niego dostałem na jakimś honorowym miejscu, zawsze jest tak w widocznym miejscu. Z dedykacją. Dla Radka Paczuckiego. Z cytatem od Marka. Dostałem osobiście, byłem u niego w odwiedzinach w DB Wielkim. Mega człowiek, mega zawodnik, także mój idol osobiście. Zawsze stoi na wyjątkowym miejscu sobie gdzieś tak, żeby było widać codziennie, jak wstaję, to sobie mogę zawsze przeczytać ten cytat. Jestem już zawodnikiem MMA, który będzie cały czas bazował na swoich umiejętnościach strajkerskich. Tak. Aczkolwiek już to już nie jest to, co było na przykład w pierwszej walce, tak? Gdzie ja panicznie bałem się sprowadzenia. No bo tak, bo umówmy się, że pierwsza walka, nie zaliczamy jej, tak? Bo to no to mówisz, był, że... tak naprawdę walczył kickbokser w MMA, tak? Tak, tak. To tak. Był typowy kickbokser, który wyszedł na zasadach MMA i akurat tak się potoczyło, że nie dałem się przewrócić. Dopiero się dałem przewrócić na sam koniec. Za to też taktycznie popracowałeś. Tak. Tak to mniej więcej wyglądało, a teraz już ja sparuję cały czas, ja inaczej. W ogóle ja totalnie odwróciłem proporcje swoje treningowe. Ja wcześniej strasznie się broniłem przed parterem i przed zapasami, a ostatnie pół roku, tak naprawdę od kiedy jestem zdrowy, to my bardzo dużo robimy tego grapplingu, bardzo dużo parteru, bardzo dużo zapasów. Oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, uderzamy cały czas w każdym możliwym momencie. Natomiast no, jakby zauważyłem, że to była dla mnie dobra metoda, bo jeżeli trenujesz coś codziennie, rano i wieczorem, to widzisz progres, a ja lubię widzieć progres. Jak widzę progres, to widzę jeszcze większą motywację i ja teraz z sali praktycznie mnie musieli wypędzać. Ja cały czas trenowałem, każdy swój czas no, spędzałem na sali i czerpałem z tego dużo radości, znowu jak za starych czasów, tak? Bo gdzieś tam w kickboxingu ten rozwój był, ale nie był aż tak zauważalny. A tutaj tyle nowych rzeczy, tyle nowych informacji, tyle nowych wiadomości, że tak naprawdę z czasem z tygodnia na trening twój poziom czułeś, że wzrasta. I to jest fajne. I motywacja oczywiście też, tak? No bo oczywiście, jak się coś nowego. Bo ty w ogóle w kickboxingu można powiedzieć, że troszeczkę wypaliłeś się w pewnym momencie, czy poczułeś moment, że okej, już stanąłem? Może nie tyle wypaliłem, co już jakby ta motywacja, no trochę na pewno motywacja spadła do trenowania. Znaczy inaczej, trenowałem cały czas ciężko, ale już towarzyszyły mi te kontuzje, też trochę to przez to spadała ta motywacja. I no i jednak też robiłeś cały czas to samo, albo treningi były bardzo podobne, tak? Więc jakby w takim momencie potrzebujesz jakiegoś dodatkowego bodźca i tym bodźcem okazało się MMA, ale na początku też ciężko mi było wyjść z tej strefy komfortu, bo na treningach, jak robiliśmy już taki full MMA, to gdzieś tam byłem przewracany, broniłem się przed tym, to było dla mnie niekomfortowe robienie samego jiu-jitsu i zapasów, bo gdzieś tam te mięśnie też bardzo dostawały, to już jest praca taka w napięciu, bardziej izometryczna i jeżeli nie wiesz kiedy odpocząć, to po prostu nie dasz rady całego treningu zrobić w ten sposób na pełnym napięciu i jakby to było tak, że ja wstawałem rano, wszystko mnie bolało. To jest to, co teraz też wiem, że Arek trochę przeżywa, tak? Wrzosek, no bo gdzieś tam był nastawiony cały czas na treningi kickbokserskie, teraz zaczął właśnie w MMA już iść tak mocniej i też odczuwa to na pewno. I to każdy odczuwa. To wiadomo, że zmieniasz przygotowania, zmieniasz treningi totalnie i to jest dla ciebie odczuwalne. I to jest na początku niekomfortowe, ale ja uważam, że najlepszą metodą jest po prostu rzucić się trochę na głęboką wodę i pójść w to mocno i robić jeszcze więcej tego niż stójki, tak? No bo stójkę, wiadomo, że stójki nie zapomnimy, tak? Już tyle lat to robimy, że na pewno nie zapomnimy, a tak naprawdę nawet ostatni szlif przed walką pozwolić na to, żeby te ręce znowu były szybkie, dynamiczne, nogi tak samo. Pamięć mięśniowa, która została. Dokładnie, to jest taka pamięć. Stójkę pod MMA widziałem, zapasy pod MMA widziałem. Nie widziałem u Ciebie grapplingu, w ogóle nie udało mi się nigdy ustrzelić Ciebie, zastanawiam mnie to bardzo, jak wiesz, no widziałem w parterze jakby do momentu sprowadzenia, ale wstawaliście zawsze, więc wiesz co, jak się czujesz w tym grapplingu? Ja wiem, że jeszcze jest nauki na pewno przede mną sporo, jeżeli chodzi o mój defensywny parter, to już jest na pewno, no chłopaki generalnie mówią, że bardzo ciężko jest mnie przytrzymać na ziemi. Wychodzisz, uciekasz. Tak, już ucieczki do góry wstawania, to już jest naprawdę na fajnym poziomie.
A jeżeli chodzi o mój taki parter ofensywny, no to wiadomo, że jeszcze przyjdzie na to też czas, bo też nie ma co się, ja tak uważam, wszystkiego naraz uczyć. Lepiej sobie partiami to wszystko podzielić i na razie na ten moment skupiać się na jednej, tak, dwóch rzeczach bardziej, że to nam się bardziej przyda, ale będziemy cały czas te też skończenia dokładać. No i oczywiście mój parter różni się dużo, jeżeli mamy sam parter robić, a kiedy mamy robić parter z uderzeniami, no to wtedy ja jestem niebezpieczny. Jakie masz oczekiwania odnośnie swojego debiutu w największej polskiej federacji KSW? Oczekiwania? Chciałbym na pewno pokazać się przede wszystkim z dobrej strony, bo to jest najważniejsze, żeby stoczyć fajny pojedynek, fajną walkę, która się podoba kibicom. To jest takie moje założenie. No i dać siebie 100%, tak? Bo ja zawsze staram się, i tak mi jest łatwiej podchodzić, nie wymagać od siebie rezultatu, no bo rezultat, no to nie do końca mamy wpływ na to. To jest to, o czym dzisiaj, przepraszam, że ci wejdę słowo, rozmawialiśmy. Ty możesz cały okres przygotowawczy i to, co robisz, sumiennie przykładać się, jesteś na każdym treningu, nie puszczasz nic i przychodzi ten dzień walki i może być on, no na to już nie masz wpływu, trafisz po prostu nie ten dzień. Dokładnie, tym bardziej, że jest to MMA, czasami po prostu zagapisz się na chwilę, nawet możesz prowadzić walkę, kontrolować wszystko. Tak. Jeden cios, małe rękawiczce, kończy pojedynek i tyle, tak? Czy jakieś duszenie. No jest tyle możliwości skończenia walki. Ja tak naprawdę od jakiegoś czasu starałem się obstawiać walki na przykład na KSW. I szczerze mówiąc, z 6 walk, jeżeli mi wyszło 50%, to chciałem powiedzieć, dobrze, że dwie trafiłem. Dwie trafiałem przeważnie, z 6 dwie. Także ciężko jest. Nieprzewidywalny jakiś, sport. Jest strasznie nieprzewidywalny sport, jest tyle możliwości skończeń, zakończenia pojedynku, że, no, że jest to trudne. No ja od siebie czego wymagam? Przygotowanie na 100%, muszę dać siebie 100% na całych przygotowaniach i dać siebie 100% w dniu walki, tyle ile mogę. I to jest coś, co od siebie wymagam, a reszta to tak naprawdę jest już trochę nie w moich rękach. Znaczy trochę w moich rękach też. W rękach, też nogach, w rękach, głowie. Boga, w rękach, oczywiście. W rękach tego, co się wydarzy, tak? Jak te ostatnie chwile przed walką spędzasz? Bo teraz jesteśmy na spacerze, to jest, rozumiem, miejsce, do którego bardzo często chodzisz. Tak, no ja tu bardzo często akurat do tego lasu lubię sobie właśnie przyjść, bo jest spokojnie, mogę sobie nawet pieski puścić bez smyczy i nic się nie dzieje, nie jeżdżą samochody, także jest pełne bezpieczeństwo. A te ostatnie dni tak naprawdę już tak naprawdę łapanie świeżości, lubię sobie pójść do kina gdzieś ze znajomymi, odpoczynek, regeneracja tak naprawdę. Przekierować myśli na coś innego. Tak, no bo to tak można, ja już też przez tyle lat i trochę tych walk było stoczonych i człowiek nieraz myśli o walce, wizualizuje sobie ją na setki sposobów, cały czas tysiące, jak to się zakończy, jak to się zacznie, co się wydarzy w tej walce, a walka i tak toczy się swoim torem, zupełnie innym często niż ty planowałeś, czy niż ty sobie wizualizowałeś, więc tak naprawdę najlepsze, co możesz zrobić, to zająć się po prostu życiem i nie wizualizować sobie tego na 10 milionów różnych sposobów. Ale być przygotowanym na różne scenariusze. Oczywiście, być przygotowanym na różne scenariusze. I reagować na to. Tak, ale to jest na to czas. Jest na to czas na treningu, wtedy przerabiamy różne warianty, przerabiamy strategię, plan na walkę i wtedy o tym myślisz, a kiedy jesteś poza salą, to tak naprawdę po co chodzić i cały i czas sobie analizować. Głowę, tak naprawdę, tracić energię. Tak, stracenie energii na coś, co ci nie wpłynie na pewno pozytywnie na twoją dyspozycję podczas walki. Tak jak rozmawialiśmy, przygotowanie zrobione na 100%, no i najważniejszy jest ten dzień walki i oby on się okazał szczęśliwy dla ciebie. Nie do końca tak jak, słuchajcie, ja dzisiaj, bo ja dzisiaj nie mam swojego dnia, to co rozmawialiśmy trochę, coś na co nie miałem wpływu, ale mam nadzieję, że ten materiał fajnie wyszedł. Bardzo mi zależało na tym, żeby ten dzień z tobą zrobić, żeby pokazać widzom twoją sylwetkę, no i przede wszystkim najważniejszy debiut w tej chwili, jeżeli chodzi o KSW dla ciebie, myślę, w karierze. Dokładnie, no dla mnie bardzo ważny dzień, na pewno 28 maja w przygotowaniach, bo tak naprawdę większość przygotowań już mam za sobą, mogę powiedzieć, że dałem z siebie wszystko i teraz co, tak naprawdę wyjść do klatki, zrobić 28, swoje. Zrobić swoją pracę, wykonać ją jak najlepiej, dać z siebie wszystko i tyle. I to jest jedyne, co od siebie wymagam. Mam nadzieję, że to będzie mój dzień, że, bo to wiadomo, tak jak wspominaliśmy, troszeczkę różnych czynników ma wpływ na wynik. Oby wszystkie czynniki zgrały się tak tego dnia, żeby to było zwycięstwo i moja ręka była w górze. Gdzie jest sufit dla ciebie, jeżeli chodzi o MMA?
Sufit, mówisz o takim celu dalekosiężnym. Tak. Mój dalekosiężny cel, chodź. Ktoś tu chce być sławny też? Mój cel taki daleko idący to jest UFC. Zdecydowanie. Czyli te rękawice dzisiaj oryginalne, przypominam, też mogą być... No tak, jeżeli wszystko się będzie toczyło tak jak prognostykiem. Tak jak planuję, tak jak bym chciał, to jest taki mój cel. No oczywiście każdy, myślę, że trenujący MMA chciałby, no to jest taka Liga Mistrzów, tak jak Liga Mistrzów w piłce nożnej, no to każdy wolałby wygrywać nie Puchar UEFA, tylko Ligę Mistrzów i dlatego... Cel jest taki jest. A patrząc jeszcze w kontekście KSW, interesowałby Cię pas w kategorii 84 kg? Oczywiście. No teraz mamy kontrakt podpisany na 6 walk na 2 lata, więc myślę, że właśnie w tym okresie za 2 lata mogę już być na takim poziomie, żeby śmiało mierzyć się o walki mistrzowskie. 3 walki w roku? 3 walki w roku, dokładnie. Czyli możemy przypuszczać, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze z planem, to w przyszłym roku, nie wiem, 4., 5. walka o pas. Tego sobie życzę. I ja Ci tego też życzę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kibiców i do zobaczenia z niektórymi na pewno na sali 28. Atlas Arena Łódź. Pozostali mam nadzieję, że będą kibicować przed telewizorami. Dzięki i pozdrawiam wszystkich.